Witam wszystkich hodowców. Jesteśmy w moim starym domu. Ja się zastanawiałem, gdzie moje stare gołębie latają, a zobaczcie, pocztowe. Wszystkie stare pocztowe z Aleksandrowa tutaj przylatują. To jest ich tajemnica, gdzie przylatywały. Ja myślę, gdzie one przychodzą. Cip, 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 cip. Cip, 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 cip. No, one sobie po prostu tutaj schodziły. Schodziły się legalnie i kurde. Przechodziły. Przyjechałem tutaj rowerem. Tutaj jeszcze nasz kompot się robił. Już zupełnie dawno przechis. No i grosiaty, pasiaty, połowy i jego i żona pasiatego. Przyszły tuby. Jakże atrakcyjnie. Cip, 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 cip. Jaka to sobie lęgi. A ja wam powiem, zobaczcie, coś tutaj zeżarł kot jednego gołębia. Nie wiem jak, jaki. Jak przylazł. O, zobaczcie, nanoszona trawa. One tutaj gniazda chcą sobie robić. Zobaczcie. Zobaczcie, jak naniósł grosiaty na gniazdo. No, one już od ponad miesiąca mi tutaj znikały. To one do starej budy przechodzą, jednak są przywiązane. Cip, 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 cip. No. No. Ja miałem je wyrzucić, bo stwierdziłem, że one gdzieś chodzą do kogoś i se żrą. No, one przychodziły do starego domu, do Aleksandrowa. Cip, 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 cip. No, szok na mnie, no bo ja jeździłem po całej wsi i uwierzcie mi, ja ich szukałem jak jakiś głupiec. Szukałem ich jak jakiś głupi, no i się znalazły, no. Cip, cip. Widzę, że czają się poderwać, bo się boją coś. No, to widzowie tutaj znikały oto pocztowe do... Na stare śmieci tak zwane przychodzą, no. Więc już nie będę oblatywał samych pocztowych, bo o, one tutaj po prostu na cały dzień przychodzą. Zobaczcie, pocztowa nawet na ziemię chce lądować. To oznacza, że one już tutaj długo przychodzą, no. Ja ich szukam jak tej goło w tym Aleksandrowie. Tej goło, nigdy obcego, nigdy nic. No, jak będą tutaj przychodziły, to czasem jak przyjdzie jakiś pocztowy obcy, siądzie, to one go przyprowadzą pewno, to zawsze dobrze. Cip, 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 cip. Pasiaty to chce na ziemię sobie lądować. Żal mi się ich zrobiło, wam powiem. Szkoda mi ich. Szkoda legalnie mi tych gołębi. A dlaczego mi szkoda? No bo jak ja widzę, jak one to tęsknią, to naprawdę mi się widzę, że to są naprawdę dobre gołębie, no. Zobaczcie. Pomimo, iż siedziały tam kilkanaście miesięcy, zobaczcie już, o. One sobie na ziemię tutaj siadają, o. I chodzą sobie po ziemi, no. No, one tutaj przychodzą, no. Niestety będę musiał je wygnać z tej budy, no. Przykro mi bardzo. Grzesiaty to już widzę, jakby chciał lecieć z powrotem, jak odkryłem jego tajemnicę, ale te... One zupełnie normalnie się zachowują. Ja je rozumiem, powiem wam. Czasem przyjadę tutaj jednak do nich, no. Popilnuję ich czas. Aż mi zobaczysz, powiem wam, że aż mi łzy się trochę w oczach pojawiają, bo mi ich szkoda okropnie. A ja chciałem tą budę zniszczyć, to one wtedy by tutaj siedziały na dachu, nie daj Boże. Tam budy zostawię, bo sobie zamknę tak i zrobię takie wejście, jakoś im zrobisz, bo one wejść mogły sobie normalnie. Zobaczcie, jakie gołębie przywiązane do swojego domu. No poruszenie, no zobaczcie, o, połowy, wszystko schodzi. I o dziwo, parę mają, to ja, a to jest sam połowy przylatywał. No połowy grosiatego wziął, a grosiaty to skubany jest. Grosiaty jak już raz poleci gdzieś, to on już będzie latał. A ja myślałem, że one do kogoś na wsi latają, bo im się mnie nie podoba, że je ganią. A one tutaj trollowały mnie. Siedzą, no tutaj jest drugi ich dom, no to już. Tylko to jajek mi nie da złożyć. Nie, jajka mają kurde tam mieć. Z tym będzie problem. Na czas jajek będę musiał zamknąć ten gołębnik. No, tam rower stoi. One mnie tutaj przynęły, aż nawet nie przyjeżdżałbym. Gdyby nie te gołębie. Szacunek dla nich. Za to w budzie se siedziały, połowy siedział na dachu, o. Połowy siedział na dachu i taki czujny był, nie chciał taki. Nieufny, nieufne są, zobaczcie, uciekają, boją się mnie tutaj. Widzicie? Tutaj nie ufają, w Aleksandrowie bardziej, w Nowej Woli bardziej mi już ufają. Cip, cip. O, zobaczcie, chodzą cztery pocztowe, no. Wszystko pocztowe, sam biały żaden tutaj nie przyszedł, no. Trochę dla mnie szokujące, no. Jednocześnie bardzo dumny jestem z nich. Dumny jestem z tego, bo widzę, że są wartościowe.
Mówię, łzy mi się po prostu w oczach pojawiają. Jak ja widzę, że te gołębie sobie chodzą. Niech sobie chodzą. Popatrzę sobie tutaj na moje stare rzeczy. Zobaczcie, stare wszystko. Tyle lat mnie tutaj, tyle czasu mnie tutaj nie było. Czuję, że ja bym całe życie mnie tutaj nie było. A jo, ładnie. Piłka stara nawet moja. Poderwały się. Poszły na budę. No to my właśnie mnie to dziwiło, że one lotem przylatują, mam powiem, bo one przylatywały całym lotem. Że trzy poszły wczoraj, no pasiaty jest tutaj pierwszy raz, wam powiem. Tak, pasiaty jest pierwszy raz. No trampolina została tu, a wywiało ją aż tam. No więc w bądź razie pasiaty cip, przyleciał tutaj pierwszy raz do swojego starego domu. O, widzę, że pasiaty to już chyba do budy wleciał od razu, bo widzę, że go na dachu nie ma. O, zobaczcie, jaki oswojony do budy. Do budy je, zobaczcie. Szkoda gołębia. Jednego i drugiego. I trzeciego i czwartego. Wszystkich mi szkoda. Szkoda, no zwłaszcza. No. Wszystko przez połowego. One by tam nie przychodziły. Nie, nie cholera, tylko o. One to sobie przychodzą tu, bo... Bo tej jastrzębia chyba nie ma. No. Pasiaty woła, je zobaczcie jak idą. Połowy idzie, żeby na budę zejść. Zobaczcie. Kurde, zobaczcie. Miło mi się patrzy. A tamte siedzą zamknięte w sobie woli. Zobaczcie. Oswojone to one są jednak. Ale tutaj nie, tam nie będę mógł tutaj siedzieć. Cześć, cip, cip. O, gorszaty włazi do swojej klatki starej. Zobaczcie. Połowy tu. Na swoim starym miejscu. A pasiaty i ona to. Jedzenia bym im trochę dawał, ale nie, tutaj jedzenia to nie wolno dawać, bo... Jedzenia im dam, to one tutaj się nauczą przychodzić codziennie. Bo jak one to jedzenie będą dostawały, to one już stąd nie ruszą się. Ale one przychodzą, bo głównie po jedzenie tam przychodzą. I na wieszu, żeby się tam przespać. No, one wiedzą, że jedzenie, picie dostaną. No. A Grysiaty woła swoją lalkę. No to już widzowie, wiemy, gdzie przylatuje nasze stadko gołębi pocztowych. No, szacunek dla nich. A ja miałem powiedzieć, że wszystkie wyrzucę te pocztowe. Dość ich miałem, kurde. One o to tutaj... Ja wiem, jakbym je poszły, one by poszły stąd. Ale teraz będą tutaj przychodziły, no. No, tylko tyle teraz, że jastrząb tutaj nie wie, że tej gołębie są znowu. Nie, ja tutaj nie będę drugiej budy robił. Nie myślę, że ja tutaj też budy zrobię, nie? No. Tylko żeby one tych nowych pocztowych tutaj nie przyprowadzały, bo te nowe to też kurde się tutaj wezmą. O. Jaka mała ta buda, zobaczcie. Tamta jest wysoka. Nie, no to tutaj są też takie większe półki. Zobaczcie, jak Grysiaty na słomy nanosił. I pasiaty też już na gniazdo tam na dole nanosił. Skubany. Już jajka chcą mieć. A o starym domu to już nie pomyślą żadnym. No szczerze, no... Szok. Dla mnie jest to bardzo wielki szok, że te gołębie... walczą. Przez smród od starych gołębi został. Taki dziwny. Więc. Zobaczcie, jak tęsknię. Mówię, przejadę się. Mówię, bo ja jestem ciekawski, kurde. Człowiek, ja jestem nie do zatrzymania, jeżeli chodzi o ciekawość. Kurde, będę ciekawy, bo ja myślałem, że on na pola chodzą tam, bo tam też taki locik pocztowych jest. To mówiłem, że tam przylatują z sąsiedniej wsi. Ja myślałem, że one do nich latają. Na początku nawet byłem pewien, bo patrz, taki pasy miał jak pasiaty ten gołąb. To mówię, pasiaty osiedzi. A to jednak on tutaj sobie przychodzi z nią. No. Szkoda mi ich.
bombom. Nie, powiem wam, że ja złośliwy jestem, ale mi ich bardzo szkoda. Jak widzę, jak one tęsknią za tym dołem, zobaczcie. Oswojenie. Zobaczcie, oswojone gołębie są. Chcą tutaj zostać. Zobaczcie, one głodne są. Zobaczcie. Tutaj przychodzi. Ale nieufne są trochę. Trochę mi ufają, bo mnie pamiętają, ale tutaj to tam w Wasowej Woli bardziej ufne są. No bo tutaj pszenica była. Coś patrzą gdzieś, coś. Muszę wyjść, bo chcę zobaczyć. Jakby obcy trał się do sąsiadki. A to się zdarzy, bo tam często lądowały w sezonie lotowym. Tylko na życie nawet nie schodziły, to tutaj cztery pocztowe, o. No i będzie mówił, że plączą się tutaj po wsi, no. Zobaczcie, grysiaty się boi coś z połowem, coś gdzieś widzą tam w krzaku. A możliwe, że jastrzębia nawet, no. Kłamać wam nie będę, możliwe nawet, że tu jest tu jastrząb. No. To już wiadomo, gdzie przychodzą stare gołębie. Przychodzą na tak zwane stare śmieci. O, leci dziku, co? Leci, co? Życie tutaj też jest, bo słyszę, no są tak, sujki się drą czy coś. Ale nieufne są wobec mnie. Pasiaty też boi się teraz, boi się, bo wiatr zaczął wiać. No. Więc widzicie, one w tym momencie to mają dwa domy. O, grzaty to ma jeden dom do przychodzeń, do spania i do jedzenia mają jeden, a drugi mają do stary dom. Tak zwany taki do starych wspomnień przylatywania, o. O, ja by był, jakby ja sobie kurde wziął, teraz rozwalił. A ciekawie by było. Widzicie? No. Takie, pogrysza, to już widzę się puszczaj, bo widzę, że już taki... Oha. O, te drzwi już się rozlatują, jak je ledwo zamykam. Cip. Reaguje pasiaty. Pasiaty najbardziej niebojący się mnie. Ale reszta to nie powiedziałbym, że takie ufne są wobec mnie. On z jednej strony jest mądrzejszy, wam powiem, bo on mądrzejszy z jednej strony jest, dlatego że... Znaczy, nie on mądrzejszy, tylko inne są mądrzejsze, no. Bo one są mądrzejsze, bo ich nikt nie złapie, a on kurde taki chodzi. No. Tutaj chodzą moje cztery, jakże mądre, pocztowe. O, tu idą nawet dwa, zobaczcie, jakieś. I dzikie idą, ale... Idą dzikusy, chodzą. Cip. Tak jakby zareagować, coś tam. Coś. No. I tak życia mija życie. Cztery gołębi pocztowych. Mam nadzieję, że chociaż na czas jajek tutaj będą, nie będą tutaj przylatywać. One poginą. Mówię wam, te pocztowe. One... Dlatego, nie, ja nawet jak zniszczę tą budę, to ja wiem, że one będą tutaj na dachu spały. To... Nie, bo czasami to na przykład gruszaty czy połowy to nam znikały. Albo ona znikała i następnego dnia przychodziła. To ja wiem. Czyli, że one do Aleksandrowa się wybierają. W pasiatego to ja wątpiłem, powiem wam. Ja nie myślałem, że pasiaty to weźmie i będzie. Ta buda trochę inaczej wygląda, więc dziwne, że wchodzą do niej, ale no. W końcu swoje półki nawet pamiętają, który gdzie siedział, bo siedzą wszystkie tam, gdzie siedziały. Kiedyś, jak były tutaj. Zobaczcie, tęsknota robi swoje za domem. Pasiaty chce zejść, ale drzwi są zamknięte, to taki... Boją się trochę, wam powiem. Boją się. Będą głowy, będzie, jeden się poderwie w górę i wszystkie pójdą.
No bo tutaj widzicie, jeden zleci, to od razu wszystkie zlatują. No ich jest mało, są cztery tylko, no to. Ja się nie dziwię, że one się boją. Ciekawe, że jakby mnie zgonił, to by sobie tutaj polatały, czy by. Nie. Moim zdaniem by nie polatały, one by poszły tam z powrotem. No, ale szacunek dla nich. No, są gołębie warte trzymania, no. Morlinka to tylko rok tutaj była, nie cały, no, więc... Morlinka to nie dziwię się, że ona nie przechodzi tutaj z Dawidem, ale... Tym to... No, wiedziałem, że pocztowe to takie fajne gołębie są, bardzo fajne gołębie. Chodzą tu, siedzą, zobaczcie, wszystko co stare. Pamiętają swój dom. Więc widz chciał, żebym puścił same pocztowe. No to tutaj cztery same pocztowe z Aleksandrowa. No, jeszcze są dwa biały pocztowy i szymer pocztowy, ale tamte to już mają serdecznie, widzę, że w dupie tamte mają tego. Tamte widzę, że są bez wartości, te są wartościowe gołębie. Przychodzą tu z powrotem na stare śmieci. No Pasia, to jest pierwszy raz, jak mówię, no. O nie, go tutaj na pewno nie było. Pasia, ty pierwszy raz? A na połowy to najwięcej ty przyleciał. Połowy musiał grosza tego przyprowadzić. A że grosza, ty pamiętał swój stary dom, no to... Tu też przyleciał. Nie gruchają żaden, kurde, nic. Nie gruchają, siedzą takie milczą, o, można powiedzieć, milczą. Tutaj coś. Patrzę, ale te drzwi mi to tu zablokował, to. Nie ma jak wejść. Zobaczcie, jakie czujne są, patrzą tak na mnie nieufnie. Dobra, to co ja będę kończył? Pozdrawiam was wszystkich serdecznie i co, no i cześć!